Generator kroplowy Kelwina. Elektryzacja w atmosferze. Przeprowadzimy teraz eksperyment zademonstrowany po raz pierwszy przez Lorda Kelwina ponad 150 lat temu. Jego celem jest przede wszystkim pokazanie powszechności występowania ładunków elektrycznych w przyrodzie. Przedstawiony tu generator kroplowy Kelwina można zbudować w dość prosty sposób w domu. Potrzebujesz do tego jedynie kilku rzeczy. Zbiornika z wodą, który pozwoli na uzyskanie dwóch strumieni cieczy. W prezentowanym przykładzie wykorzystaliśmy duży lejek połączony trójnikiem z krótkimi, elastycznymi rurkami zakończonymi igłami od strzykawek. W najprostszym przypadku można zastąpić ten zestaw zwykłą plastikową butelką z dwoma dziurami. Czegoś, co będzie pełnić rolę pierścieni indukcyjnych. W tym przypadku mamy metalowe obręcze. W domu możemy wykorzystać metalowe puszki z wyciętym dnem. Dwa zbiorniki zbierające spadającą wodę. Wykonane, podobnie jak nasze pierścienie indukcyjne, z materiału łatwo przewodzącego prąd. Muszą one być połączone ze wspomnianymi pierścieniami, co bardzo ważne, na przemian legle. W prezentowanym generatorze wykorzystaliśmy deszczomierze używane na stacjach meteorologicznych do pomiaru opadu atmosferycznego. Świetnie nadają się do eksperymentu, gdyż są na tyle wysokie, że spadająca woda nie rozchlapuje się po stole. W warunkach domowych można znów użyć metalowych puszek, tym razem z dnem, połączonych drutem z puszkami pełniącymi rolę pierścieni indukcyjnych. Warto, by były dość wysokie. Jeśli kapiąca woda będzie rozchlapywać się ze zbiorników po stole, eksperyment może się nie udać. Ostatnią niezbędną rzeczą jest materiał przewodzący prąd, który odchodzi od obu zbiorników zbierających wodę i niemal je łączy. Przerwa między przewodnikami nie powinna być większa niż 1 cm. Wykorzystaliśmy tutaj gruby miedziany drut. W prezentowanym generatorze Kelwina mamy jeszcze drewniany stojak, który ułatwia przenoszenie urządzenia oraz dwie płytki wykonane z teflonu, będącego doskonałym izolatorem. Jeśli eksperyment przeprowadzamy na drewnianym stole, nie są one niezbędne. Suchy i czysty stół także będzie dobrym izolatorem, który zapobiegnie przepływowi ładunków między zbiornikami na wodę. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne powtórzenie eksperymentu, pamiętaj, że wiele rzeczy może pójść nie tak. Na pewno będziesz potrzebować kilku prób, aby uzyskać zadowalający efekt. Wlejmy teraz wodę i zobaczmy, co się stanie. Zanim zobaczymy iskrę między miedzianymi przewodami, może minąć trochę czasu. Pierwszą oznaką działania sił elektrostatycznych jest zakrzywienie toru spadania wody w kierunku najbliższej ścianki pierścienia indukcyjnego. Jeśli obserwujemy to zjawisko, a nie widzimy przeskakujących iskier, może to oznaczać, że przerwa między naszymi zbiornikami jest zbyt duża i należy zbliżyć do siebie miedziane przewody. Co właściwie dzieje się w prezentowanym eksperymencie? Mamy tu do czynienia z indukcją elektrostatyczną. Na początku wszystkie przedmioty wchodzące w skład naszego urządzenia powinny być obojętne elektrycznie. W rzeczywistości jednak zawsze istnieją jakieś drobne różnice w rozkładzie ładunków. Jeśli jeden z metalowych zbiorników zgromadził choćby minimalny ładunek ujemny, oznacza to, że pierścień z nim połączony również wykazuje niewielki ładunek ujemny i zaczyna przyciągać jony dodatnie w spadającej przez pierścień wodzie. Są to jony hydroniowe lub jakiekolwiek inne jony dodatnie z substancji rozpuszczonych w wodzie. Jeśli strumień wody przestaje być ciągły i rozdziela się na pojedyncze krople na wysokości pierścienia, co jest niezbędne dla uzyskania znacznej różnicy ładunków i sukcesu eksperymentu. Wtedy krople stają się naładowane dodatnio o ładunek ujemny w formie np. jonów wodorotlenkowych, pozostaje w górnej części cieczy w górnym zbiorniku, wędrując następnie do coraz silniej naładowanego dodatnio drugiego pierścienia, połączonego ze zbiornikiem, do którego wpadają dodatnio naładowane krople wody. Zachodzi tu więc indukcja elektrostatyczna, czyli ładowanie ciała w wyniku oddziaływania z pobliskim naelektryzowanym ciałem. W trakcie trwania eksperymentu przeciwne ładunki gromadzą się w metalowych zbiornikach. Gdy różnica ładunków jest dostatecznie duża, pojawia się iskra wyrównująca różnicę potencjałów. Jest to widoczne przy obserwacji spadającego strumienia wody, który po przeskoczeniu iskry przestaje być odchylony w kierunku pierścienia przyciągającego jony w wodzie. W momencie rozładowania przez iskrę
Spadające krople wody są już naładowane, co doprowadza do dalszego gromadzenia ładunków i przeskoków kolejnych iskier. Prezentowany w eksperymencie mechanizm zachodzi również w chmurach i jest do pewnego stopnia związany z powstawaniem burz. Pionowe prądy powietrza w chmurach są w stanie rozdzielić krople na mniejsze, dając tym samym okazję do rozdzielenia ładunków, podobnie jak w generatorze kroplowym Kelvina. Elektryczność atmosfery może być mierzona i obecnie wiemy, że wszystkie chmury, a także opady wypadające z tych chmur, niosą pewną ilość ładunku elektrycznego.